Jesteś przerażony trochę? No to też, jak ci powiem dzień dobry, to co odpowiesz? Do widzenia. No właśnie, myślałam, że to nie jest dobry dzień. Nie, no ja nie jest porażka, ale troszeczkę zaskoczony. A pokaż, jak jest zaskoczony, bo ja to przerażnie patrzę. Nie, ja muszę wziąć tutaj was na bok. Pierwszy raz się wydarzyła taka sytuacja, że Iwan mi mówi, że jest okej i nie śmieje się pod nosem. Jeżeli Iwan mówi, że i tak, to znaczy, że jest bardzo źle. Tylko żeby chłopa nie pozamiatała ta bezsilność. Jakieś pomysły? Miłość. W emisji wczorajszego odcinka mam kilka anonsów do ciebie miłosnych od różnych pań. Dobry wieczór, pani Dorotko. Piszę do pani w nietypowej sprawie. Chodzi mi o Iwana z pani ekipy. Oglądam właśnie program i kolejny raz już usłyszałam, że Iwan szuka bratniej duszy. Druga i pisze tak, hej, ja Iwana biorę, tylko czy on zechce wariatkę z 5 kotami i dzieckiem, ale ogarniętą życiowo, bez nałogów. Radek na przykład kotów nienawidzi, to wiem, ale ty jak z kotami? Przestań, a możesz dać Iwanowi, to jest... I w ogóle odejdź, idź tam. Po karnym Jerzyku kąt wraca do łask. Darek jest zazdrosny i to jest w ogóle straszne, bo Darek jest akurat w szczęśliwym związku, natomiast generalnie Darek jest zazdrosny, jak nie jest o nim, po prostu. Ty moje koty lubisz. Ja mam 3 i nie uważasz mnie za wariatkę. Nie, nie uważam. To powiedz od siebie paniom, czy się odezwiesz, czy nie. Tak, odezwę się. No to tam szczerze połyskamy. Odezwę się, będzie czas, przyjdzie czas na to, to będzie odzywać. Ale nie, ale on na mnie cały czas zerka i widzicie to. Ja się schowam i zobacz, ja będę stał tu i teraz powiedz do kamery. No dajesz, Iwanku. Miłości czasem trzeba pomóc. Tak, odezwę się, jak będę miał czas wolny. Nadal na mnie. Nie będziesz miał nigdy czasu wolnego, więc dlatego na mnie patrzysz. Iwan już nie szuka żadnej kobiety, chciałam powiedzieć. Niestety, Iwan jest bardzo szczęśliwy w związku z pracą. To będziemy zamurowywać, tak? Mamy jeden problem. Jaki problem mamy? No zobacz, gdzie liścik stoi? Ja no i to jest właśnie to. Ktoś sobie robi samowolę i wywala tą, po czym przychodzi ktoś z administracji i wali licznik dokładnie w miejscu, gdzie powinna być ściana, która przytrzymuje cały ten budynek. Typowa polska sytuacja, nie? Najpierw robią kostkę brukową, potem ją rozkopują, ponieważ będą robić kanalizację, potem znowu robią kostkę brukową i miesiąc później rozkopują, dlatego że będą robić tym razem ciepłą wodę, no. Tadam, witam w tym kraju.